No i wreszcie główny gość, witamy Państwa, Janusz Korwin-Mikke. Drugiego gościa chyba nie muszę Państwu przedstawiać, zatem jeszcze raz zapraszam do zabrania głosu prezesa Partii Wolność i w sumie już niedługo europosła Janusza Korwin-Mikke. Nie, ten działa. Tak, bo tu są dwa mikrofony, drugi się nagrywa. Aha, dobra. Ja strasznie przepraszam, ale kilka czynników się do tego przyczyniło. Osapnę. I proszę Państwa, rozumiem, że najlepiej będzie, jak Państwo będą zadawali pytania, bo ja nie wiem, co kolega Perkowicz zdążył powiedzieć, więc nie chcę się powtarzać. Dlatego ja mam taką propozycję, żeby kolega Perkowicz już go zwolnić, pojedzie do Gorlic, żeby tam się też na to nie spóźnić, a ja będę odpowiadał na pytania. Dobrze? Proszę zadawać pytania. Teraz nie będę odpowiadał. Obszernie będę odpowiadał, słowo daję. Co się panu w rękę stało? Co? Upadłem. Kostkę złamałem. Trójgraniastą. Tak jest. Proszę bardzo. Opatrunek był zakładany na ZUS? Słucham? Nie. Czy mam pytanie. Od wielu lat ludzkość jest okłamywana. Według mnie największym pasem był atak na World Trade Center, tutaj w tym ćwierćwieczu, przez co wyniknęło wiele rzeczy. W Polsce zakłamana jest historia od czasów śmierci Jerzego Popiełuszki, o której pisze Wojciech Sumiński. Czy jest realna siła tych ludzi w Polsce, odpowiedzialnych za Fundację Pro Civili i wiele innych rzeczy, postawić w najbliższym czasie pod sąd, żeby pieniądze, które zdefraudowali, oddali? I czy w ogóle jest szansa ludziom otworzyć umysł, żeby w końcu przyjrzeli na ulicę? Proszę pana, jakby to powiedzieć, ludzkość jest ukłamywana od znacznie dawniej niż panu się wydaje. Ja bym to liczył raczej w tysiącach lat, a niż w dziesiątkach. Znajdziecie państwo w internecie, jak piszecie tam Korwin historia legionowo, albo Korwin historia Ozorków chyba. Miałem takie dwa wykłady akurat w tych miejscowościach. Na ten ściśle temat, tam Państwo to sobie znajdziecie dość dokładnie wszystko, czy prawie wszystko z historii Polski i okolic. Co do kłamstw, co do procesu Popiełuszki, no to akurat tam chyba wiele nie ma do wyjaśnienia. No, wiadomo, że sam się nie zabił, tylko go zamordowano, wiadomo kto nawet. Także nie wiem, nie bardzo wiem, co tu jeszcze wyjaśniać. Natomiast co do Fundacji Pro Civili i podobnych fundacji. Sprawa jest bardzo poważna. Ja mam takie pytanie do pana. Czy widział pan w budżecie Polski pozycję na szpiegów 2 miliardy? Nie widział pan. A czy Polska, czy myśli pan, że Polska ma szpiegów? Że ma. Dobrze. To jak oni są płaceni? Dopłaceni są właśnie w ten sposób, że równe fundacje na lewo skręcają pieniądze. Zadłużenie Polski w budżecie państwa? Wiem, tak. Jest zaznaczone? Jest zadłużenie Polski w budżecie państwa? No jest, oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest, jak najbardziej. W budżecie Polski jest zadłużenie i nawet jest chyba coś 38 miliardów spłacanych za spłacanie tego zadłużenia rocznie. Także. Jest podawane, oczywiście, to jest wszystko. Ale jest podawane oczywiście, może pan zajrzeć do internetu, znajdzie pan w 10 miejscach to w internecie, także nie jest to w niczym ukrywane. Natomiast wracając do tego pytania. Jeżeli pan na przykład widzi, że załóżmy GGHM Miedź pojechało do Kongo, zrobiło inwestycje w Kongo i straciło na tym 100 milionów, to ono nie straciło 100 milionów, tylko dało się murzynom 4 miliony, żeby tam wystawili kwity, a postawy 96 poszło, żeby tym szpiegom można było zapłacić. Dlatego, bo gdyby w budżecie Polski była pozycja na szpiegu 2 miliardy, to zaraz by PiS dało część tego na Kościół, PO tam na postępowe coś tam, PSL na przodujących rolników i tak dalej, i by się 2 miliardy rozeszły, ponieważ te wszystkie organizacje istnieją i są wyborcy, a szpiegów jest bardzo mało i nie głosują w Polsce. W związku z tym te pieniądze by się rozeszły. Więc trzeba nielegalnie ich finansować. No jak oni są finansowani? Nielegalnie są finansowani. No. Także to jest głupia sprawa.
Bo w monarchii król finansuje sobie tajne służby, prawda? On je finansuje i on może je skontrolować. Natomiast w tym parszywym ustroju, jakim jest półdemokracja, oczywiście nikt nie kontroluje tajnych służb. Przecież teoretycznie mamy zarówno w Sejmie, jak i w Senacie komisję do spraw kontroli służb specjalnych, ale żeby być członkiem tej komisji, trzeba mieć glejt od kogo? Osób specjalnych. W związku z tym, jak pan rozumie, kontrola jest całkowicie, ale to całkowicie iluzoryczna. Nikt ich nie kontroluje. I to jest główna zmiana między PRL-em a III Rzeczpospolitą. Bo w PRL-u służby były pod kontrolą partii. I cały przewrót polegał na tym, żeby nikt nie kontrolował służb. To było jedno z głównych i najważniejszych celów przewrotu, obalenia PRL i wprowadzenia III RP, że służby to bardzo starannie przeprowadziły, żeby nikt ich nie kontrolował. Pan sobie zdaje sprawę, jak pan generał Kiszczak pracowicie zrobił tę operację. Bo to była bardzo pracowita operacja. Najpierw, pan to też znajdzie w internecie, jest przemówienie generała Jezierskiego na którymś tam plenum KC, gdzie on mówi, że trzeba zrobić reformy, prawda, i całe prezydium schodzi i mówi, że jeżeli oni tego nie uchwalą, to oni rezygnują. Oni schodzą, siadają w pierwszym rzędzie, jest puste prezydium, dramatyczny moment, i plenum KC wyraża zgodę na reformy, na dopuszczenie do władzy Solidarności. Następnie towarzysz Kiszczak robi taki numer, że zapewnia wszystkich, że on utrzyma władzę w ręku i że PZPR plus bratnie stronnictwa PSL i SD będą miały większość nad Solidarnością. Po czym na polecenie generała Kiszczaka i jego agenci w PSL-u i SD razem z Solidarnością przejmują władzę od PZPR-u. To wszystko było zaplanowane przez tajne służby. Nie było żadnego przewrotu. Nie było nic takiego. Wszystko to była precyzyjna operacja generała Kiszczaka. I jednym z celów tej operacji było między innymi to, żeby tajne służby przestały być przez kogokolwiek kontrolowane. A pieniądze na to jakieś muszą być, nie? Lepiej było ujawnić aneks WSI, czy pozostawić i go otrzymać dwie osoby? Ujawnić. Ja powiedziałem, jak... Pan obiecał w wyborach, że ujawni. Niestety, tak jest. Pan Komorowski chyba był tam. No więc... proszę pana, to chodzi o ludzi z tych... głównie z mediów. Cała sztuka polega na tym, żeby nie ujawniać tego aneksu i szantażować ludzi, że jak nie będą posłuszni, to się go ujawni. I ja przypominam, że lat temu 10, kiedy... właśnie bracia Kaczyńscy obiecali, że ujawnią. Powiedziałem, że nie ujawnią. I rzeczywiście nie ujawnili. I rzeczywiście przychodzili ludzie do pałacu i deklarowali, że z chęcią będą pracowali, prawda, i pomagali. O dziwo TVN wtedy popierało PiS. Taka była sytuacja. Mieli na nich haki. Był taki niezbyt długi, ale epizod w historii TVN-u. I proszę pana, tego nie ujawnić. Moim zdaniem należy to ujawnić, żeby to czyścić. Dlatego zgłosiłem uchwałę lustracyjną. Przecież nie po to, żeby jak ten głupi PiS, prawda, żeby tam mścić się na kimś, czy kogoś wyrzucać z posady, tylko po to, żeby ujawnić, żeby nie było możliwości szantażu. Bodźcem do zrobienia uchwały lustracyjnej było to, że ówczesny minister spraw zagranicznych świętej pamięci Krzysztof Skubiszewski, profesor zresztą i agent pseudokask, no na moje pytanie, kiedy Niemcy podpiszą z nami traktat pokojowy, oświadczył, że nigdy. I jest teraz takie pytanie, bo rozmawiałem dwukrotnie ze świętej pamięci Małgorzatą Thatcherową i ona mi powiedziała dwukrotnie, z własne życzenie, że tak powiem, spontanicznie, nie nagrywana przeze mnie, że ona by nie podpisała w życiu zgody na zwiększenie Niemiec bez podpisania traktatu pokojowego Polski z Niemcami. Ale ponieważ Kubiszewski o to prosił, żeby podpisała, no to jak sama Polska prosi, no co miała zrobić? Teraz jest pytanie. Kubiszewski został agentem bezpieki, bo był homosiem i szantażem go do tego skłoniono. I ponieważ był taki okres do roku 1984, dopóki się generał Jaruzelski nie poczuł mocno w siodle, to do roku 1984 na Rakowieckiej urzędował rezydent wywiadu sowieckiego, który przypuszczalnie miał dostęp do rozmaitych akt.
Teraz jest pytanie. Na przykład Stasi nie wiedziała o tym, że Skubiszewski był agentem. I czy na przykład BND, znaczy zachodnio-niemieckie Bundesnachrichtendienst, przejęło przecież akta Stasi. I na przykład nie powiedziało panu Skubiszewskiemu, no panie profesorze, no bardzo pana wysoko cenimy. Oczywiście nic do pana nie mamy, ale są u nas tacy źli ludzie, którzy podobno coś mówią, że pan jakieś papiery. Nie, no, nie pan, my tego nie ruszymy, tylko gdy pan podpisał w tym traktacie, żeby tutaj ten przecinek był nie w tym miejscu, tylko tamtym, prawda, i tak dalej, jakieś takie rzeczy. Więc chcieliśmy to ujawnić, żeby nie było możliwości szantażu. I to był jedyny cel uchwały lustracyjnej. Żeby to jasno powiedzieć. A co pan sądzi na temat teorii, że aneks do raportu WSI nie został ujawniony za ten fakt, że imieniają tam dane osobowe osób z środowisk kościelnych? Co to odprawiono? To jest możliwe. Generał Kiszczak, z którym zresztą robiłem wywiad osobiście, twierdził, że są akta, których nie ma, to jest już specjalny, zastrzeżony, których nie ma, zostały ujawnione dzięki uchwale lustracyjnej. Oczywiście tam jeszcze jest inna sprawa uchwała lustracyjna, nieujawniona. Ale oprócz tego są ludzie, którzy brali pieniądze i niczego nie podpisywali. I są ludzie, o których tylko on wie, ma to inspektory, nie ma żadnych akt na nich. Taka jest sytuacja, no. Generał Czesław Kiszczak już nie żyje. Zabrał ze sobą do grobu te tajemnice i koniec. Ja tam pana już chromole, to można Kościuszce można też odebrać tytuł tam tego. Ja nie wierzę, nie, co znaczy odbieranie tytułów pośmiertnie, albo nadawanie tytułów pośmiertnie. Pośmiertnie to może. No, czy śmiać się można, oczywiście. To. Nadawanie, odbieranie tytułu. Świetna zabawa. Tu się awansuje kogoś pośmiertnie z majora na pułkownika. A po nagrodę za całokształt. Tam za całokształt. Proszę bardzo, oczywiście. Tak, oczywiście. Chciałem zapytać, czy została już podjęta ostateczna decyzja co do ewentualnej koalicji z Pawłem Kukizem? No, pan Paweł Kukiz zachowuje się dziwnie. W ogóle w tej sprawie są kilka dziwnych aspektów jest. Nie tylko pan Kukiz zachowuje się dziwnie. Inni ludzie z klubu Kukiza zachowują się dziwnie. Ja sobie nie rozumiem czegoś takiego. Człowiek wylatuje za nami i mówi, słuchajcie, to musimy zrobić koalicję, trzeba zbadać, czy ona się opłaca, to trzeba zrobić badania. No dobrze. Zrobimy badania, to dzwoni do mnie dwa dni później, że ale to my zrobimy osobne badania, wy osobne badania, żeby tego, no dobrze. Tylko uzgodnijmy do końca tygodnia treść pytania, no dobrze. Koniec tygodnia mija, dzwonię do pana Kukiza, nie odpowiada. Wysyłam SMS-a do pana Kukiza, że z treścią pytania, czy to jest dobre, bo jeżeli nie, to nie odpowiada. Po czym dowiaduje się, że na jednym spotkaniu powiedział, że ich nie stać na zrobienie badań. Na kolejnym spotkaniu powiedział, że z koalicji nic nie będzie, a do nas się nawet nie odezwał, do tej pory się nie odezwał ani słowem. No. Pierwszy raz widzę, żeby takie dziwne zachowanie. No. Ludzie, to jest artysta, także trzeba mu to wybaczyć. Polityk z niego żaden, to trzeba powiedzieć jasno. Po wyjściu ze szpitala wypowiedział się na temat wniosku swojego klubu. Tak. Liberalny. Tak, tak, tak. Odwołał wniosek własnego klubu, tak, chodzi o ustawę obrony. To już w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Byliśmy w ramach, to też sprawa dziwna. Marszałek Tyszka dał oficjalne oświadczenie, że nie toczą się żadne rozmowy koalicyjne, jakie się toczyły w jego własnym gabinecie. W jego własnym gabinecie. Przy czym rozmowy zaczęły się od tego, że panowie rozmawiali z panem Kukizem, tak? To proszę nie rozmawiać z panem Kukizem, teraz od tej pory będzie się rozmawiało z nami. Widziało prezydium tego klubu Kukiz i nie z Kukizem, tylko z nimi. Więc ja nie wiem, z kim ja rozmawiam właściwie, o czym mam rozmawiać. Nie wiem, czy oświadczenie pana Kukiza są coś warte, czy nie. Nie mam pojęcia. Jakiś dziwny jest ten ruch. No. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Wojska radzieckie wyjeżdżały kiedyś z Polski i się cieszyły. Teraz mamy wojska amerykańskie. Też czym się cieszą? Wojska amerykańskie są u nas czasowo, przejściowo.
bo zgodnie z porozumieniem w sprawie wyjścia Polski z NATO, w Polsce nie mogą stacjonować żadne wojska amerykańskie na stałe. W związku z tym stacjonuje jedna brygada, ona wyjeżdża, przylatuje druga brygada i tak dalej. To jest oczywiste obejście. I nie dziwię się, że Rosjanie uważają nas za oszustów. No, taka jest prawda, uważają nas za oszustów i pachołków Stanów Zjednoczonych. Tylko głupich pachołków. Niestety mają rację. Co można zrobić? No, przecież myśmy złamali to postanowienie wcześniej. Przecież była umowa, że część aktu Układu Warszawskiego zostanie opieczętowana i nie będzie otwierana przez 10 lat. Już po 6 lat została otwarta. No to jak można traktować poważnie trzecią Rzeczpospolitą, która tak prostego punktu traktatu nie umie dotrzymywać? No. Ja nie przyjmuję, ja się wstydzę, że jestem obywatelem tego państwa, no ale co mam zrobić? No, trzeba je obalić i zacząć być jakimś normalnym, który dotrzymuje słowa. Nie? Proszę bardzo. Sprawa kary śmierci? No, wie pan, jest... Trzeba się w tym celu wycofać z protokołu numer 6 Rady Europy, bo to nie Unia Europejska wbrew pozorom, tylko Rada Europy formalnie narzuciła ten i Polska to podpisała. Ale pan może nie wie, ale 2 lata później na konwencji Rady Europy w Wilnie Polska i kilka innych krajów podpisało konwencję, która znosi karę śmierci, uwaga, również w przypadku wojny. Słowo honoru daje, to nie jest żart. Gdyby mnie ktoś lat temu 20 powiedział, że coś takiego jest możliwe, to bym ryknął ze śmiechem, powiedział, że to jest dowcip. Nie. Polska i kilkanaście krajów podpisały konwencję, która znosi karę śmierci również w przypadku wojny. No, żyjemy w czasach kompletnego absurdu. Rozumiecie? Jak patrzycie na te przemówienia w Parlamencie Europejskim, jeśli ktoś w ogóle te głupoty ogląda, właśnie słucha, prawda? No to przecież to jest bełkot jeden. Tam kilku ludzi mówiło sensem, to jest od nas, prawda? A cała reszta... Co się dzieje? A cała... Nie działa. Działa, nie działa. No. A to chyba nie to, tylko trzeba zmienić baterię. Chyba bateria mu padła. Tak mi no to się wydaje. Może wziąć taki, który ma baterię. Trzeba a ten drugi to jest... Nie. Ten to jest... Panie profesorze, zaraz coś wymyślimy. Momencik. Z glana proponuję. Teraz działa. Teraz działa, to niech pan da górę. Proszę próbować. O czym to ja mówiłem ostatnio? O karze śmierci. To zniosła Polska. Wprowadziła i nie mogę się dowiedzieć, co za idiota to podpisał, bo ktoś w Wiedniu to podpisał pod nazwiskiem. Nie mogę znaleźć nazwiska tego faceta, który to podpisał. Nie, to tam jakieś resztki działają. Trzeba po prostu głośno mówić, wszyscy słyszą. Tego. Będę krzyczał! Dobrze. Dobrze, także taka jest sytuacja z karą śmierci. Świętej pamięci Lech Kaczyński, kiedy był prezydentem, jak był minister sprawiedliwości, oświadczył, że on jest za karą śmierci, a tego nie można zrobić, bo właśnie protokół numer 6 Rady Europy. Otóż zapewniam Państwa, że z każdej konwencji można się wycofać, również z protokołu numer 6 konwencji którejś tam Rady Europy. Po prostu trzeba się z tego wycofać. I tyle. Afera byłaby straszna dla Unii Europejskiej, to jest taki papierek lakmusowy, na przykład wszyscy, cały parlament wrzeszczy, że jeżeli Turcja wprowadzi karę śmierci, zrywa z nią wszelkie rozmowy, to chwała Bogu zresztą, prawda? Więc nie wprowadzi tę karę śmierci. No ale pan Erdoğan jest tutaj chytrym facetem i on wie, że dla Unii to jest ważne, więc on zrobi taki wielki meeting, na którym 2 miliony ludzi
na placu w Stambule, znaczy w Konstantynopolu, chwilowo Stambuł, domagały się wprowadzenia kary śmierci. No jak panika, to on mówi, że jak wy nie zrobicie tego czy tamtego, to my ją wprowadzimy naprawdę. No i ta Unia daje mu pieniądze, tam różne rzeczy, siedzi cicho, żeby tylko tej kary śmierci nie wprowadzał. Także zachowuje się, no bo szantażuje, to jest taka w demokracji jest typowa rola w polityce. Jak to mówił Bismarck, nie należy patrzeć, jak się robi kiełbasę, jak się robi politykę. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Jak według pana najlepszy system edukacji? Bo... Najlepszy co? I ma działać, świetnie. Po prostu system edukacji prywatnej, zróżnicowanej. W każdej szkole uczono by czego innego. W jednej by uczono, że słowacki wieszczem był Łowieszczył, a drugim, że słowacki był marnym, tylko Mickiewicz, a w trzeciej, że tylko Norwid albo Krasiński. Prawda? I byłoby ciekawie. W jednej szkole by uczono, być może nawet, że się słońce kręci naokoło Ziemi. I też by się od tego nic nie stało. Gdyby było w Polsce kilkudziesięciu ludzi uczonych, że się słońce kręci naokoło Ziemi. Szczerze mówiąc, z punktu widzenia geodezji na przykład jest to kompletnie obojętne i nawet lepiej jest twierdzić, że się słońce kręci naokoło Ziemi niż odwrotnie. Więc to tylko dla astronautów jest ważne, prawda? Natomiast reszcie ludzkości jest to kompletnie obojętne. Także jakby się taka szkoła pojawiła w Polsce, to też by się nic nie stało. No, w Anglii istnieje stowarzyszenie ludzi, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska. Co oczywiście jest, jak wiecie, nieprawdą, przecież jesteśmy studentami i wiecie, że to jest nieprawdą. Ziemia jest klęsła. Na co jest dowód, prawda, że buty są zdarte tu i tu, prawda? Gdyby była wypukła, to by były zdarte po środku, nie? To każdy. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Ja chciałem się spytać o pana spoza naszego kraju trzech ulubionych polityków i dlaczego pan względem nich sympatyzuje? Spoza naszego kręgu. Spoza kraju. Spoza kraju. Żyjących. Tak. Żyjącymi to jest ciężko. Bo jak mówił poeta, bo żywy student to jest kłopot dziki, a my Polacy, my lubimy pomniki. Jak już ma pomnik, to wiadomo, że jest dobry, prawda? A jak żyję, to zrobię jakieś świństwo i jak ja wyjdę, jak ja go tutaj promuję. Żyjących polityków. No na przykład obecny zarówno Cruz w Ameryce, kontrkandydat pana Trumpa ze strony Republikanów, jak i obecny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest bardzo rozsądnym politykiem. Na przykład Helmer z partii z UKIP-u też jest bardzo rozsądnym politykiem. Kto tam jeszcze? Jak to było? Nie, skąd? Wie pan, jak to taki był dość. A zna pan w naszym miasteczku trzech uczciwych ludzi? Trzech, no oczywiście, pełno jest. No na przykład, zaraz, a musi ich być trzech? A z Europy ktoś? Z Europy? Spoza Polski, musi być spoza naszego kręgu. Tak patrzymy w nerwach. No w tym, były premier Estonii, pan Nael, jakoś zapomniałem jego nazwiska w tej chwili, ale bardzo rozsądny człowiek. Pan Václav Klaus, tylko ma jedną plamę na sumieniu, bo podpisał w końcu traktat lizboński. Gdyby go nie podpisał, to by nie było Unii Europejskiej. Byśmy dalej szczęśliwi żyli we wspólnocie europejskiej. I prawo wspólnotowe nie miało pierwszeństwa nad Polskim. Dopiero po powstaniu Unii Europejskiej w 2009 roku prawo unijne ma pierwszeństwo Polski, czyli krótko mówiąc Polska traciła niepodległość, tego wam się nie mówi w ramach zachowania historii. Nikt wam nie mówi, że Polska utraciła niepodległość z chwilą podpisania przez zdrajcę Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego, prawda, i przez Wacława Klausa niestety również. Wszystkie państwa Europy utraciły wtedy niepodległość, suwerenność, prawda, nad swoimi gruntami w tej chwili. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym i koniec. Gdyby
prawo sądeczyzny miało pierwszeństwo przed prawem polskim, to sądeczyzna byłaby niepodległa, prawda? Więc, ale nie, ale tak nie jest. A ja się pan prezes przypomina na temat Mariana Kowalskiego. Który... A, zwariował kompletnie. Proszę bardzo. Właśnie jeszcze temat komisji dotyczącej tych czyścicieli kamienic, czy od tego nie jest, aby prokuratura, a nie jacyś posłowie? Oczywiście, ja jestem zdecydowanym wrogiem pana Jakiego, bo tak naprawdę jemu wcale nie chodzi o nieuczciwe przejmowanie kamienic, tylko o całkowitą prywatyzację. On tak naprawdę walczy z prywatyzacją, a nie z nieuczciwą prywatyzacją. To już jest, nie jest w ogóle ukrywane. Oczywiście, że... Oczywiście, jeżeli jest udowodnione, znaczy jest widać, że przejęto w imieniu nieżyjącego, prawda, faceta i tak dalej, to trzeba faceta zamknąć, nie trzeba do tego komisji sejmowej ani żadnych postanowień, oczywiście. To jest, PiS jest partią komunistyczną, która w tej chwili odtwarza gomułkizm, na naszych oczach buduje gomułkizm, prawda, posługuje się demagogią potworną i między innymi to jest jeden z odcinków tej demagogii. Tam wiele osób po prostu mówi takie słowa, nie wiem, nie pamiętam. No wie pan, jak się podpisuje takich aktu 20, może można nie pamiętać tutaj. Nie, tak naprawdę to brała w tym udział jedna kancelaria prawna i tych aktów było tam ze 20 góra, więc to tam w sumie razem przy tej ilości, ale co mnie, to jest drobiazg, natomiast co mnie najbardziej wściekło, to pani Gronkiewicz-Walcowa, która powiedziała ni mniej, ni więcej, ale przecież ja odmawiałam prywatyzacji. Czyli ona nagle się pod naciskiem opinii publicznej powiedziała, że prywatyzacja jest czymś złym. Ona była dobra, bo ona odmawiała. No ona nie odmawiała oczywiście, ale odmawiała. Czyli uznała, że prywatyzacja jest czymś złym. Prawda? To jest skandal kompletny. Skandal kompletny. Pan Jaki tutaj robi? No, inna para kaloszy, że przyczyną jest brak ustawy reprywatyzacyjnej, po prostu jasnej i otwartej. I tego nie było. Ja pamiętam, jak jeszcze mnie dopuszczono do telewizji. Była dyskusja w telewizji reżimowej, tam siedział przedstawiciel tam PiS-u, czy tam Solidarności, czy czegoś takiego, jakiegoś innego ciała komunistycznego i na pytanie, kiedy będzie ustawa reprywatyzacyjna, oświadczył po prostu, nigdy nie dopuścimy do reprywatyzacji. To jest banda komuchów, żebyście nie mieli żadnej wątpliwości, to nie żadna prawica, tylko banda komuchów. Banki chcą nacjonalizować, prawda? Wszystko chcą upaństwowić, proszę. Skoro zeszliśmy już na temat komisji śledczej, to jak pan ocenia komisję śledczą do spraw Amber Gold i komisję pana Jakiego? Pan Jakiego też mówiłem, prawda? Ona się zajmuje demagogią antyprywatyzacyjną. Natomiast komisja Amber Gold jest przezabawna, ponieważ ona się zajmuje sprawą, która właściwie nie ma nic wspólnego z polityką tak naprawdę. Natomiast jeden aspekt polityczny jest śmieszny. Mianowicie ustalono przez tę komisję, ale i przedtem był jedną przed tą komisją, że pan Donald Tusk wiedział od ABW, że coś z tą firmą Amber Gold tam śmierdzi. I teraz wielkie pretensje, dlaczego Donald Tusk czegoś z tej sprawy nie zrobił. Jak miał zrobić? To miał wykorzystać do prywatnych celów, tak, ostrzec syna, wykorzystując tajne materiały państwowe, miał to wykorzystać, żeby syna z tego wyciągnąć, tak? To byłoby dopiero naruszenie wszelkich reguł działania. No? To byłoby naruszenie wszelkich reguł działania. No, nie wolno było z tych materiałów skorzystać. No, i nie skorzystał, po jego chwale. Jest to zupełne pomieszanie, spoplątanie. W ogóle żyjemy w świecie tak dziwnym. Ja jestem wychowany w czasach komunistycznych, ale ci komuniści walczyli z dawnym systemem, a ten system był znany. I wszyscy wiedzieli, jak powinno być normalne państwo. I nawet pewne aspekty tego normalnego systemu prawnego były w tym systemie komunistycznym tam jakoś zachowane. Natomiast obecnie wszystko jest do góry nogami. Wszystko jest inaczej niż było w Europie. Cały porządek jest odwrócony, potem do góry nogami. Wszystko to, co w Europie nazwano dobrem, w Unii nazywa się złem i odwrotnie. Wszystko praktycznie. Jeżeli mówimy, że facet jest tutaj agresywny, to źle, to trzeba go wykastrować, prawda? Bo to jest takie wartości unijne oczywiście. Tak? Mordercy oczywiście nie wolno wieszać, Panie Boże. Tak? Zasada, kto nie pracuje, nikt też się nie je, oczywiście jest niedopuszczalna. No, wszystko jest odwrotnie niż w Europie.
No i ja się patrzę na to, ten bałagan prawny. Miałem taką dyskusję, ona gdzieś jest nagrana. Tam pewno znajdziecie ją w internecie. Bardzo ciekawa, tam zabierałem głos ja, tam rosyjski przedstawiciel w Trybunale Stanu Europejskim, znaczy Rady Europy. No i tam trzech przedstawicieli tam prawników, sędzia Trybunału Europejskiego również. I najlepsza była prawniczka francuska, która trochę z punktu widzenia Frontu Narodowego, ale bardzo trafnie skrytykowała ten system, oświadczając, że jest taki bałagan, że właśnie nic nie wiadomo, kto rządzi i tak dalej. Kompletnie nie wiadomo. Jest dawniej były jakieś jasne reguły, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawda, czy takie, one jakieś reguły tego prawa były znane. Dzisiaj jest taki bałagan, że po prostu nie wiadomo, kto rządzi, nie wiadomo, kto ma do czego prawo. Zbiera się na przykład szczyt. Znajdźcie w tej traktacie lizbońskim pojęcie szczytu. Czy istnieje jakiś szczyt, który może być decydować? Zbiera się szczyt, na który zbiera się kilku ministrów, kilku przewodniczących, i ten szczyt o czymś tam decyduje. Tego nie ma w traktacie lizbońskim. Nie istnieją szczyty. Także ja twierdzę i powiedziałem to na tej konferencji dwa dni temu, że to jest celowo robione. Celowa, świadoma robota, żeby zniszczyć wszelkie pojęcie prawne, bo w mętnej wodzie najlepiej się łowi ryby. No i ci ludzie, którzy przerobili, bo musicie wiedzieć, że Unia Europejska była pomyślana jako rozszerzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, czyli jako wolny rynek europejski. I tutaj, przepraszam bardzo. Przyszli ludzie, którzy to byli, wiadomo dokładnie jacy ludzie, to byli ludzie od Rudego Duczkę nieżyjącego już od jakiegoś czasu. To była lewica europejska, pokonana w 1968 roku. I oni wtedy otwarcie powiedzieli, to było hasło Rudy Duczkiego, robimy długi marsz, hasło Mao Tse-tunga, długi marsz przez instytucje, prawda? Mamy nie walczymy z opresyjnym państwem, zapisujemy się na urzędników państwowych. Nie walczymy z kapitalistyczną Unią Europejską, tylko zapisujemy się do Unii Europejskiej. Nie walczymy z policją, zapisujemy się do policji. I oni po 20-30 latach opanowali całkowicie od środka dawną EWG. I dzisiaj w głównym holu, jak wchodzi pan do głównego gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, to państwo widzą nie Moneta czy jakiegoś innego Schumana, tylko widzicie państwo Altiero Spinelliego, komunisty włoskiego, który jest ojcem duchowym tego tworu. Już nie oczywiście tamtej Unii Europejskiej, tylko komunizmu. To ma być nowy Związek Sowiecki, prawda, budowany jest na naszych oczach. Zresztą Karol Marx powiedział wyraźnie, socjalizm będzie wybudowany najpierw w najwyżej rozwiniętych krajach Zachodu. I właśnie jest budowany. Panie Nurze, tak troszeczkę z innej beczki. Czy kiedykolwiek w historii świata, czy może będzie coś takiego, że demokracja będzie miała sens w ogóle? No bo zaczynam się znać, bo w takim razie musicie zacząć rodzić więcej młodych ludzi niż debili, prawda? To jest niemożliwe. No właśnie. Niestety demokracja miała kilka przykładów. Była to demokracja ateńska, która spowodowała upadek tego potężnego, bogatego państwa, które przegrało z biedną Macedonią, ale wszyscy przywódcy partii ateńskiej byli w kieszeni króla Filipa. Potem przerobiono dwie potężne monarchie. Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie przerobiono na Rzeczpospolitą Obojga Narodów, która upadła w koszmarny sposób, w korupcji, w głupocie nieprawdopodobnej, ale wszyscy przywódcy partii politycznych byli w kieszeni u obcych mocarstw, prawda? U rosyjskiego ambasadora znaleziono, bo jego papiery odkryto i tam wszyscy brali, nawet król brał pieniądze od posła rosyjskiego, ale brali od innych, tylko tam się ambasadorzy uciekli z dokumentami, a rosyjski zostawił dokumenty, co wszystko wyszło. Także była korupcja nieprawdopodobna. I teraz jest to samo, głupota, korupcja, bo jest demokracja, to musi upaść. Demokracja może istnieć tylko w jednym przypadku. Jeżeli sobie państwo płyniecie statkiem i jest piękna pogoda, kasy pełne, śpiżarnie pełne, prawda,
żadnych raf na horyzoncie, no i kapitan wypadnie za burtę i się utopi, bo się upił, no to wtedy można wybrać nowego kapitana demokratycznie, pasażerki mają mieć prawo głosu oczywiście, wybiorą najprzystojniejszego, to jest jasne, prawda? Nie ma to najmniejszego znaczenia. Natomiast jak się pojawia burza, rafy na horyzoncie, kłopoty, kończy się demokracja, niech rządzi pierwszy oficer, pasażerki chowają się za plecy pasażerów, mówią panowie, róbcie coś, prawda? Kończy się równouprawnienie, kończy się demokracja, kończy się wszystko. Żyjemy, mamy tylko dlatego mamy demokrację, że nie mamy żadnych problemów tak naprawdę. Nic nam nie grozi w tej chwili. Żyjemy w absolutnym bezpieczeństwie i tylko dlatego możemy sobie pozwolić na ten najgłupszy ustrój świata, jakim jest demokracja. Otóż, jak to powiedział dobrze Arystoteles, demokracja są to rządy osłów prowadzonych przez hieny i ta definicja do dzisiaj się dość dobrze sprawdza. Dobrze sprawdza i dopóki nie obalimy tego najgłupszego ustroju, to oczywiście z tego bagna nie wyjdziemy. No, głupota będzie coraz większa. Każdy następny rząd jest coraz głupszy. Prawda? No, nie może być inaczej. Prawda? Każdy następny parlament jest coraz głupszy. No, tak to być musi. No. Proszę zrozumieć, głupich jest więcej niż mądrych, no, więc inaczej być nie może. Demokracja musi być głupia. Tyrania, monarchia wszelkiego rodzaju, tam dyktatura, królestwo czy tak dalej, ono może być mądre albo głupie, to bywa różnie, prawda, ale demokracja zawsze jest głupia, to na to nie ma sposobu. Głupiego króla można udusić, a głupiej większości się nie da udusić. I to jest pewien minus demokracji, prawda, bardzo, bardzo poważny. Natomiast są bardzo takie inne poważne minusy demokracji. Na przykład król sobie wybiera na doradców najmądrzejszych ludzi oczywiście. Ma w tym interes, prawda, żeby mądrzy ludzie mu doradzali. Natomiast żaden porządny polityk w kraju nie weźmie sobie doradcy mądrzejszego od siebie, bo on go wygryzie z posady. Dlatego każdy bierze sobie głupszego od siebie na doradcę, prawda? I w wyniku czego następuje powszechne ogłupienie. Także to jest... Dopóki nie wprowadzimy monarchii, dopóki nie przywrócimy do normalności, bo przecież 99% historii Europy to monarchia, a nie jakieś demokracje, prawda? To będzie tak, jak jest. No. Albo jak sami tego nie zrobimy, to przyjdą muzułmanie i zaprowadzą sułtanat albo inny kalifat, czy tam emirat, czy coś. Po prostu. No. Proszę bardzo. Co prezes myśli o osobach, w szczególności myślę o europosłach, którzy w europarlamencie potrafią się wypowiadać na niekorzyść Polski, reprezentują Polskę, a kodeks prawny Polski przewiduje kary dla takich osób, które reprezentują Polskę? Nie, to nie jest tak. Parlament Europejski jest... Parlament Europejski jest zorganizowany na zasadzie politycznej, a nie państwowej. Celowo nie są dopuszczane żadne reprezentacje państwowe. Posłowie mogą się łączyć w grupy według przekonań politycznych albo innych, ale nie według grup państwowych. W związku z czym, no to jest tak, czy na przykład gdyby prezydent Nowego Sącza, powiedzmy, kradł, czy poseł nowosądecki w Sejmie może głosować za ukaraniem tego, czy usunięciem tego prezydenta Nowego Sącza, prawda? Może. I to samo dokładnie jest w Parlamencie Europejskim. Ja nie mam żadnej pretensji, tylko wyborcy na drugi raz mogą to ocenić, prawda? Ci posłowie mogą sobie tak postępować. Oni reprezentują pewną ideę, a nie Polskę. My w parlamencie nie reprezentujemy swojego kraju. Znaczy, ale oni głosowali za rezolucją, która miałaby przynieść szkodę Polsce. To jest pytanie, czy przynosi szkodę? Czy usunięcie złego zarządu Nowego Sącza jest ze szkodą dla miasta Nowy Sącz? Nie jestem pewien. Także wie pan, co jest przyniesie szkodę Polsce. To jest kwestia oceny. To jest kwestia oceny i każdy poseł ma mandat wolny i sobie ocenia. Powtarzam jeszcze raz, to muszą wyborcy oceniać przy następnych wyborach. Natomiast to nie ma nic wspólnego z ich uprawnieniami. Mają takie uprawnienia. Szanowni Państwo, jeszcze dwa krótkie pytania i będziemy jechać na następne spotkanie.
15 minut. Proszę bardzo. Mówi się, że przyjrzał na oczy, jeśli ZUS bankrutuje. I czy możliwe jest bankructwo ZUS-u, jeśli on od wielu lat jest sztucznie utrzymywany przez państwo i wygląda na to, że będzie utrzymywany? To wszystko oczywiście musi zbankrutować, bo żyjemy w ustroju totalitarnym. W ustroju totalitarnym państwo może przerzucać pieniądze z jednej kieszeni do drugiej, prawda? Bo w normalnym państwie nakładamy podatek, na przykład drogowy, i on służy na utrzymanie dróg, prawda? I samochody płacą od dróg, a inny podatek jest tam od czegoś i służy do tego celu. Natomiast w państwie totalitarnym władza po prostu pobiera pieniądze i wydaje na co chce, prawda? Dlaczego przekłada z ZUS-u do medycyny, z medycyny do oświaty i tak dalej. To jest państwo totalne, prawda? I dokładnie według wzoru Adolfa Hitlera. I to właśnie robimy, z czym sam ZUS nie upadnie. Upadnie wszystko naraz. Jak będzie padało jedno, to ściągną pieniądze z innego, prawda? I wszystko razem upadnie. Taki będzie upadek tego ustroju, już a niedługi. Pamiętajcie, że ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Proszę bardzo. W najbliższym czasie grozi nam odejście od tradycyjnej gotówki na poczet pieniądza elektronicznego. Czy jest to realne? Grozi nam. To już takie postanowienia praktycznie zapadły. I ma to być od roku 20 tam któregoś, nie pamiętam dokładnie którego. W Szwecji chyba już w 2020 ma być całkowita likwidacja gotówki. Oczywiście to powoduje totalną kontrolę państwa nad pieniędzmi obywateli, prawda? Całkowitą kontrolę. Będą widzieli o każdym groszu, który jest, nie możemy nic odłożyć, zakopać pod jabłonką, prawda? Więc oczywiście obywatele będą się posługiwali złotem prywatnie, prawda? Ale złoto ma być rejestrowane w Polsce. No ma być rejestrowane, tak, oczywiście. Jak w Stanach Zjednoczonych, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ten sukinsyn Roosevelt przecież znacjonalizował złoto w Ameryce w 30 tam chyba roku, 31. I każdy obywatel amerykański musiał posiadane złoto zanieść do banku i odsprzedać za 1/3 jego wartości. Mało kto wie, to nie Związek Sowiecki, tylko to zrobiły Stany Zjednoczone. Ten czerwony hołota, która wtedy rządziła Stanami Zjednoczonymi, zniszczyła ten system całkowicie. Znaczy jak kobiety, bo kobiety powinny mieć przywileje jako płeć słabsze. Jakie przywileje pana zdaniem? Kobiety, nie, jakie powinny mieć przywileje? Opieka, pewna szczególna opieka, która się kobietom należy i nie ma tam, ja się tam śmieję, prawda, na przykład, że tutaj te największe zwolenniczki równouprawnienia kobiet właśnie mówiły, że taka ustawa o zaprzeczaniu okaleczania narządów płciowych kobiet. No a mężczyzn, no można? No to tu równouprawnienie nie działa. Musi pan wiedzieć, że no wszyscy na tej sali chyba czytali książkę Orwella Forward Zwierzęcy, to chyba nawet jest w lekturze szkolnej. I w tej książce to słynne zdanie, to jest jedno z najbardziej słynnych zdań Orwella, które brzmi: wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Otóż wyobraźcie sobie, że istnieje tak zwana Karta Praw Podstawowych, której Polska nie podpisała, ale Unia podjęła decyzję, że będzie stosowana przez sądy tak, jakby Polska ją zastosowała, czy jakby ją przyjęła. Otóż w tej Karcie Praw Podstawowych znajduje się następujące zdanie. Obie płci muszą mieć jednakowe prawa, co nie wyklucza przywilejów dla jednej z nich. Dosłownie. Czysty Orwell. Absolutnie czysty Orwell. Także, proszę Państwa, co do płci, no, ja zawsze tak mówię. Kobiety są znacznie mniej inteligentne od mężczyzn średnio, ale są na ogół mądrzejsze. Popatrzcie, bo to jest zupełnie co innego. Mądrość, a inteligencja to zupełnie co innego. Są ludzie, którzy mają IQ 200, a kobieta o IQ 105 kręci nimi jak chce. To jest zupełnie co innego. Mądrość, a inteligencja. Inteligencja to jest głównie umiejętność rozwiązania testów na inteligencję. Z czym się kojarzy również zdolność robienia bomb atomowych, prawda, innych typu rzeczy, teorii względności, etc. Ale w życiu praktycznym to ona jest mało przydatna. Mądrość jest bardzo potrzebna. Otóż mądrość kobiet polega na tym, że nikt jeszcze nie widział
kobiety, która biegałaby za facetem dlatego, że ma ładne nogi, prawda? Kobiety są konkretne, chcą, żeby facet był silny, inteligentny, prawda, zamożny i tak dalej, a ładne nogi ich tutaj znacznie mniej interesują. Także to świadczy o mądrości kobiet, prawda? Dlaczego na przykład w ogromnej większości stadeł, tak, mężczyzna jest wyższy, silniejszy i bardziej inteligentny od swojej drugiej połowy? Bo kobieta chce, żeby jej facet był wyższy, silniejszy i bardziej inteligentny, ładny, żeby się czymś pochwalić przed koleżankami, prawda? Więc to świadczy znowuż o mądrości kobiet, prawda? A nie o jej głupocie. I proszę zauważyć, proszę wziąć, obejrzeć sobie skład naszej reprezentacji siatkarek, koszykarek, piłkarek ręcznych, nożnych, brydżystek, szachistek. Wszędzie kapitanem, coachem, trenerem jest mężczyzna. Bo jak kobiety chcą czegoś osiągnąć, to biorą sobie na szefa mężczyznę. I tyle. I trzeba to wprowadzić nie tylko w koszykarstwie, ale również w polityce. I tyle. No. Co nie znaczy, że nie istnieją kobiety, które mają całkiem dobre wyniki w brydżu. W pierwszej dwusetce jest kilka, w szachach jest jedna w pierwszej setce i w policji też się trafia. Czasami pani Taciorowa na przykład, prawda, się trafia raz na 100. Także to wcale nie znaczy, że każda kobieta jest głupsza od każdego mężczyzny. Mówimy tylko o pewnej średniej, prawda, i tyle. Dziękuję.